Halo, halo, cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. Zapraszam też cię na inne moje filmy. I oczywiście do linku w opisie, tam są streamy i nie tylko. Dobra, ludki. Kontynuujemy, tylko pytanie jest następujące. Jakim sposobem ja mam się tam dostać? Dobra, czy ja muszę tu wrócić? Spróbujmy wrócić. Ja mam dziwne wrażenie, że ja muszę przejść tam dalej, na tamtą stronę, żeby po tym czymś przejechać sobie w tamtą stronę. Serio. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, tu mogę. Tu mogę na pewno wrócić. No chyba wygląda to tak, że muszę tam przejść, nie? Wygląda to tak, że muszę tam na drugą stronę przejść. Muszę im pomóc się tutaj dostać, nie? No dobra. Tak to ewidentnie wygląda, nie? Że muszę się tutaj po prostu przedostać na tą stronę. Tylko w sumie, czemu szedłem górą? A, dobra, już wiem, czemu szedłem górą, bo tam się nie dało inaczej. Nagrania, coś w tym rodzaju. No dobra, dawaj to. Jedno w dół. I będziemy przechodzić teraz tutaj. Pytanie, czy ja dobrze idę, nie? Tam teoretycznie, jak na tamto wejdę, mogę się wspiąć i pojechać już w tym. Już widzę, po czym muszę przebiec właśnie, nie? Muszę na to wskoczyć, pobiec na tym i skręcić w lewo. Wtedy się dostanę tam. Okej. Dobrze, pora na przejażdżkę. No właśnie. O tym mówiłem, nie? Że musimy tutaj się wspiąć. I po tym przejechać na drugą stronę. Pytanie, gdzie ja muszę się upuścić? Tu na pewno nie. Bo tu stąd nic nie zrobię, mogę co najwyżej wskoczyć potem na kolejne. Nie wiem, czy za daleko nie jadę. Ale chyba nie. No dobra, jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. Znaczy ja nie mogłem po prostu z tego tu skoczyć? Chyba mogłem, coś tak czuję. No dobra, zdominujmy. I niech nasza brygada przejdzie tędy. Będzie im zaraz dużo łatwiej się tu dostać. Pytanie, gdzie oni się są teraz, tak szczerze mówiąc.
Idziecie? No i gdzieś muszą pewnie obejść, nie? Dlatego to tyle trwa. Ej, gdzie wy jesteście? Bo ja was gdzieś zostawiłem i nie wiem, gdzie wy jesteście teraz. O, ty, zrespili się. Chodźcie. Idziecie? Idziecie, dobra, git. Odbugowali się. No to nice. To sobie przeładujmy, to sobie przeładujmy. Tu sobie załadujmy 3. No i idziemy dalej, nie? Kolejna wiadomość. Do wpisu dołączam. Ostatnio wygląda jak stara ścieżka. Jesteśmy może blisko. Ktoś to kiedyś znajdzie. Nigdy już jej nie zobaczę. Ani Zaja. Jezu, muszę jej o tym powiedzieć. Okej. Brakuje mi 2 zapisów. Tu jest 3. To ze świata to wiadomo. No i tutaj jakiegoś z misji. Ale jesteśmy już przy końcu. To głos demona. Czemu ja już wiem, że tu będzie Sai? Les z Hadesem w jakiś sposób. To jest na 100% z nimi jakoś powiązane, nie? Ołtarz został splugawiony. Ostatni zapis jest, czyli raczej go nie przegapiłem. Myślałem, że go przegapiłem. Jeszcze 2 zapisy dźwiękowe, przepraszam, 3. Nie ma tu niebieskiego światła. Czy jest tu pani, czy tylko demon? Sądzę, że oboje, ale trzeba to sprawdzić. Nie wiem, po co to przeszukuję, jak mi to się już do niczego raczej nie przyda. Zdominujmy węzeł źródłowy w takim razie. Pamiętacie, jak 3 odcinki temu powiedziałem, że możliwe, że to będzie ostatni odcinek? A nagrałem już 3, nie? Pomów z Cyan. No dobra. To już widzę, że to będzie najtrudniejsza zagadka ze wszystkich. Jakby się tu ustawić, żeby na to spojrzeć z szerszej perspektywy. Wykryto możliwe zagrożenie. Analiza macierzy obserwacyjnej. Potwierdzono zagrożenie. A tu nie mogę. No dobra, tak nie zrobię. Dobra, tu musi na pewno pójść w tą stronę. Ewentualnie tu mogę jeszcze zmienić, nie? Żeby poszło tak. Przygotowywanie przeciwśrodków.
Mamy to chyba. I ten jest ostatni do połączenia. Zadziałało. Rozpoczęto częściową regenerację. Kaldera węzła Yellowstone jest teraz aktywna. Pani niebieskiego światła, to Urea, twoja sługa. To ja. Powiedz, jak ci pomóc. Ureo, demon rozpoczął budowę zabójców. Tysięcy zabójców. Wypuszczono już kilka nowych jednostek elitarnych. Aby to powstrzymać, trzeba zniszczyć praktycznie cały obiekt. Ponowne przejęcie wkrótce. Idź do rdzenia. Postaram się wyłączyć blokujące. Jeden wyłączony, ale... Niedozwolony protokół wznowić zaplanowane zadanie. Damy radę. Niczego więcej się nie dowiemy. Mamy zniszczyć tę fortecę? To w ogóle możliwe? Bez problemu. Jeden człowiek cały kraj rozpierdolił. Nie wiem. Ale myślę, że to jest rdzeń. Odpowiedzi są na dole. Hephaistos. Demon. Musiał to jakoś zabezpieczyć. Wyślę przeciw nam wszystkie swe siły. Chciałbym, żeby pozwoliła nam zrobić, co trzeba. I ratowała siebie. Ale chyba znam odpowiedź. Więc prowadź nas do walki. No dobra. Mówisz i masz. Idźcie dalej do rdzenia. O, cokolwiek Sajan zrobiła, chyba Hephaistosowi się nie spodobało. Też mi się tak wydaje. Sajan mówiła coś o blokadach. Czy do tego służy wieża? Muszę to albo zniszczyć, albo przejąć. To ja nie mogę do tego podejść, nie? Bo jest... jakby tutaj pole ochronne, nie? I muszę znaleźć jakiś inny sposób, jak... A nie, ta wieża jest tam, za tym. Dobra, ja myślałem, że ona jest tutaj. Myślałem, że ona jest w tym polu ochronnym, ona jest za tym polem ochronnym, więc nalajcie to, co możemy przejąć. Fuck? Zatrzymałem przez przypadek. Chciałem podskoczyć. Nowa jednostka, o której Sajan mówiła. To nie będzie proste. Nie damy się zatrzymać. Zniszczyć to! Za niebieskie światło! Zniszczyć
nie może naprawiać tej bestii! Przeznaczenie cię tu zapłaci. Wieża! Ona naprawia te maszyny! No to weźcie, ogarnijcie maszynę, żeby mnie nie biła, no. Nie zdołamy zabić maszyny, dopóki wieża jej pomaga! Udało się. To jest jeszcze druga, okej. No dobra. Mamy to. Ile tu rzeczy jest w ogóle? Aż tyle jeszcze mobów innych zginęło, nie? Co trzeba z nią zrobić? Albo zniszczyć, albo przejąć, tak jak widziałeś. Załadujmy też sobie trzy strzały, żebyśmy mieli. Zbierzmy grzybki, żeby mieć fulla. No tu jeszcze z czujkami jakimiś walczyli też. To nieźle. Złomiarze też tu były, w ogóle ich nie zauważyłem, nie? Bo się skupiałem tylko i wyłącznie na tym najważniejszym, nie? Zagrożenie krytyczne. Autonomiczny system obronny nieaktywny. Przekierowywanie zasilania. Urea! Stój! Pani! Sojan, pomóż mi, proszę! Blokady zniszczone. Uzyskano dostęp do rdzenia. Wow. Rozpoczynam reakcję łańcuchową, która zniszczy uszkodzone części tej placówki. W celu utrzymania stabilizacji kaldery muszę teraz przenieść moje funkcje kierownicze do zapasowej bazy danych. Ureo, jestem wolna. Musisz uciec. Siostrzyczko. Zaraz wybuchnie. Aratak! 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 Przetrwać. Wytrwać. Jesteś Banukiem. Tylko to się liczy.
Za nic nie chciałaby, żebyś tu zginął. Chodźmy. Chodźmy! Wow. W sumie się spodziewałem, że któryś z nich zginie. Jedno z tych! To jedyna droga! Ginie dwójka. Nie. Okej. Lepiej się trzymaj, nie? I w ten oto sposób tworzą się lawiny. Ona żyje, a on też żyje. Dobra, uff. Okej. Kurczę, no spodziewałem się, że spotkam tego gościa, nie? Ale co z Sayan? Powiedziała, że przenosi się do centrum pomocniczego. Chodzi o kryjówkę Urei na końcu ścieżki szamanów. Zatem spotkamy się tam, by poznać koniec pieśni mojej siostry. Wróć do kryjówki Urei. No dobra. W ogóle zobaczcie, gdzie nas wydupiło, nie? W tym miejscu jesteśmy, a wchodziliśmy tutaj. Zobaczę sobie, jaki jest postęp. 81, prawie 20% do końca gry zostało. Ciekawe w sumie. Ciekawe, czy mogę się do tego ognicha tu przenieść tak po prostu. I dojść ten kawałeczek. Mam nadzieję, że tak, że nie muszę iść. Dobra, tylko niech mi teraz gra jeszcze powie, jak mam się tam dostać. Ciekawe, skąd przyleciał taki wiatr i dokąd zmierza. No dobra, wchodzimy.
Zakończmy też w tym odcinku. Tutaj wszystko mamy przeszukane. Zarejestrowałam wszystkie rozmowy z Ureą i przechowuję je w mojej pamięci. Z radością odtworzę ci każdą z nich, ale jest jedna, której koniecznie powinieneś wysłuchać od razu. Zapisałam ją 4 lata temu, tuż po tym, jak powiedziałam jej, że nie potrafię się już bronić przed atakami demona. Porozmawiam o tym z moim bratem. Paratak jest silny. W bitwie pod zamrożonymi duchami oberwał 3 razy od Kardża, ale wrócił do obozu, niosąc rannego ducha. Byłam taka szczęśliwa, że go widzę. I taka dumna. Widzisz więc, jeśli tylko można coś zrobić, on zrobi to bez wahania. Aloy przyszła. Na razie wystarczy. Możemy do tego wrócić, gdy zechcesz, Arataku. Gdy znów zapragniesz usłyszeć jej głos. Zbliż się, Aloy. Musimy omówić wiele spraw.